Dzień dobry, panie pośle. Od kiedy pan poluje? Dzień dobry panu. Cieszę się, że mamy możliwość porozmawiania o łowiectwie, które jest dla mnie wielką pasją. To nie tylko hobby, to pasja i tą pasję mam przyjemność realizować od wielu lat, ale czynnie poluję od 13 lat. W jakim kole kołach pan polował i jak długo? Ja poluję w takim moim kole macierzystym. Należę tylko do tego jednego koła. To jest koło, które się nazywa Knieja Góry, Knieja Połczyn-Zdrój, bo obwód jest położony na terenie z jednej strony gminy Połczyn-Zdrój, a z drugiej siedziba znajduje się w takiej urokliwej miejscowości Góry, województwo zachodniopomorskie. Piękna knieja, piękne nie tylko drzewostany, ale i wspaniałe ilości zwierzyny grubej. Czy pracował pan w zarządzie koła? Nie, nie pracowałem i powiem szczerze, że nigdy nie chciałem być takim typowym działaczem. Bardziej mi zależało na tym, żeby koncentrować się na sprawach, które wiążą się z upowszechnianiem, rozpowszechnianiem, popularyzacją samej idei łowiectwa i kultury i tradycji łowieckich. I zacząłem właściwie tą działalność jeszcze zanim zostałem myśliwym, bo jako burmistrz Połczyna-Zdroju inicjowałem powstanie takiego moim zdaniem interesującego wydarzenia, jakim są spotkania łowieckie. Były to nawet ogólnopolskie spotkania łowieckie, myśliwych, kół łowieckich, nie tylko z terenu naszego województwa, ale także całej Polski. Przyjeżdżali goście także z zagranicy, i z Włoch, i ze Szwecji, i z Niemiec. I mieliśmy okazję właśnie zaprezentować, po pierwsze, taki szczególny klimat, który łączy wszystkich myśliwych, pokazać tą wspólną pasję, zintegrować się nie tylko w czasie, kiedy polujemy, nie tylko w kniei, ale także porozmawiać o naszych zwyczajach, o tradycjach, obejrzeć wystawy o tematyce łowieckiej, wystawy trofeów, ale także wysłuchać koncertów muzyki łowieckiej. To wszystko tworzy właśnie tą szczególną atmosferę, która mi jest tak bardzo bliska. Ostatni sukces łowiecki? Co i kiedy pan pozyskał? No, niestety ostatni czas i te prace parlamentarne dosyć ograniczony sposób umożliwiają mi aktywność, działalność łowiecką, ale zawsze, kiedy jestem u siebie w domu i kiedy są sprzyjające warunki atmosferyczne, to często wybieram się na polowanie indywidualne. To znaczy po prostu biorę flintę, biorę psa i wyruszam sobie w knieję, czasami na całą noc. Jeśli jest chociaż odrobinę światła, księżyca, to jest największa frajda, kiedy można polować, kiedy można robić sobie zasiadkę. I moje ostatnie sukcesy ograniczają się do lisów. Uważam, że lis jest naprawdę dużym szkodnikiem. Wyrządza ogromne straty, zwłaszcza zwierzynie drobnej. Na terenie Pomorza Zachodniego praktycznie nie ma bażantów, nie ma kuropatw. Jest mało zajęcy, chociaż odbudowują się zające. To eliminowanie drapieżników takich jak lis powinno być naszą powinnością i to traktuję także w kategoriach swego rodzaju misji nawet. Czy zdarzyło się panu polować za granicą? Nie. Szczerze mówiąc, miałem wielokrotne zaproszenia. Moim dobrym znajomym jest i był wcześniej premier Brandenburgii, landu zaprzyjaźnionego, a zaprzyjaźniliśmy się z panem premierem wtedy, kiedy pełniłem funkcję wojewody zachodniopomorskiego. I tam w zwyczaju jest, że premier urządza takie polowania, które są polowaniami landowymi. I właściwie bardziej mnie interesowała ceremonia, która temu towarzyszy, niż samo polowanie. Miałem oczywiście także parę innych zaproszeń, również do miejscowości partnerskich w Niemczech szczególnie, ale także we Włoszech. Niestety nie mogłem skorzystać, ale bardzo mnie ciągnie do takiego polowania, które może być realizacją nawet młodzieńczych marzeń, bo mówię o safari afrykańskim, ale takim prawdziwym safari, nie polowaniu na farmie, tylko prawdziwym safari. Być może jeszcze uda mi się to kiedyś osiągnąć, aczkolwiek niestety nie jest to tania wyprawa i w związku z tym na razie mamy inne priorytety i podejrzewam, że przez jakiś czas jeszcze nie będę mógł tych swoich marzeń zrealizować. Czy zna pan wszystkich posłów myśliwych? Ilu ich jest i
Czy gdzieś jest dostępna lista tych posłów? Tak, oczywiście. Znam praktycznie wszystkich posłów, myśliwych także. I to właśnie myśliwi, ale nie tylko, tworzą to grono osób, które pracuje w zespole związanym z kulturą i tradycjami łowieckimi. Ja się cieszę, że to nie tylko są myśliwi, bo my w swoim gronie potrafimy siebie doskonale zrozumieć, ale cała ta filozofia popularyzowania idei łowiectwa wiąże się z tym, żeby zarażać łowiectwem i robić wszystko, by ono było zrozumiałe także przez tych, którzy myśliwymi nie są. I to, że mamy w tym naszym zespole takie osoby, jest moim zdaniem dużą sprawą. W tej chwili jest 29 członków naszego zespołu, ale to się zmienia i za chwilę, jestem przekonany, będzie ponad 30 osób, bo już niektóre panie posłanki, właśnie niepolujące, zadeklarowały, że są skłonne przyjąć nasze zaproszenie i pracować w zespole, zwłaszcza, że podobają się im wszystkie te sprawy, którymi się zajmujemy, bo nie chcemy się zajmować tylko i wyłącznie sprawą formalną, z takim formalno-prawnym aspektem funkcjonowania łowiectwa, aczkolwiek to jest zrozumiałe i jest oczywiste, że powinniśmy to robić. Dla mnie niezwykle ważne jest to, że powinniśmy robić wszystko, aby stworzyć w społeczeństwie inny odbiór myśliwego. Proszę zwrócić uwagę, że myślistwo jest właściwie piętnowane. Jest coraz więcej organizacji, które mówią, że myśliwi to mordercy zwierząt. Ja uważam absolutnie odwrotnie, że prowadzimy prawidłową gospodarkę łowiecką, że przy dobrym gospodarowaniu populacja zwierzyny może się rozwijać albo utrzymywać na określonym poziomie. A więc zmiana wizerunku myśliwego i łowiectwa powinna być naszym takim priorytetem i to można osiągnąć poprzez właśnie popularyzację kultury, zwyczajów łowieckich i sięganie do korzeni myślistwa. Ilu jest posłów myśliwych? Posłów takich rzeczywiście polujących jest pewnie niewielu. Ja mogę powiedzieć, że ci, którzy są w naszym zespole, to jest 17-18 osób. Czym różni się zespół kierowany przez pana posła od parlamentarnego zespołu do spraw leśnictwa, ochrony środowiska i tradycji łowieckiej z senatorem Stanisławem Gorczycą na czele? Ja miałem przyjemność pracować, jeżeli mogę użyć tego sformułowania, pracować, ale na pewno byłem członkiem tego zespołu pana senatora Gorczycy w poprzedniej kadencji Sejmu i wiem, że główny nacisk tego zespołu położony był na inne aspekty. Raczej koncentrowali się wówczas panowie senatorowie, bo większość senatorów pracowała w tym zespole, na sprawach o charakterze właśnie leśnictwa, na takich aspektach stricte gospodarczych. Ja uważam, że teraz dla nas najważniejsze jest to, o czym powiedziałem wcześniej, a więc zbudowanie takiej filozofii wspólnoty działań myśliwych i zmiana wizerunku myśliwego w społeczeństwie. Stąd też takie nasze inicjatywy, które nie były podejmowane. Na przykład przyjęliśmy to, że nasz zespół ma swój znaczek rozpoznawalny. To jest taka sygnałówka myśliwska z grandlami, że nasz zespół będzie przyznawał osobom, które w Polsce organizują różnego rodzaju imprezy popularyzujące ideę łowiecką, specjalne, nie chcę tego nazywać odznaczeniem, ale specjalne wyróżnienie. Wyróżnienie pokazujące osobowość myśliwego, który nie tylko i wyłącznie sprawą gospodarki łowieckiej, pozyskiwaniem zwierzyny się zajmuje, ale także właśnie pięknie potrafi gawędzić o łowiectwie, potrafi odbywać spotkania w szkołach z młodzieżą, organizuje imprezy popularyzatorskie i takich ludzi chcemy pokazywać w społeczeństwie i chcemy ich wyróżniać. Takie odznaczenie będzie w najbliższym czasie po raz pierwszy wręczone, mam nadzieję, że uda nam się to zorganizować w Muzeum Łowiectwa w Warszawie. Czy odbywały się lub próbuje się zorganizować jakieś polowanie dla parlamentarzystów? Nie, nie próbujemy, nie organizowaliśmy i chyba nie będziemy organizować my jako zespół. Jeżeli ktoś nas zaprosi na polowanie, to oczywiście z przyjemnością weźmiemy w takim polowaniu udział. Ale my nie chcemy zajmować się organizacją polowań.
To nie jest nasz główny cel. Każdy tą swoją pasję wyraża w swoim środowisku, w swoich kołach. Aczkolwiek otrzymujemy zaproszenie. Ja na przykład otrzymałem takie zaproszenie i zrobię wszystko, żeby z niego skorzystać. Od Stowarzyszenia Dian Polskich. Pani Ewa Maj, szefowa tego stowarzyszenia, zaprosiła mnie na polowanie na bażanty, które będzie kończyło sezon. Piękne polowanie, naturalne bażanty na terenie województwa lubuskiego, więc przede wszystkim jest to zakończenie sezonu, ale także spotkanie z dianami, które chcą z sobą spotykać się i współpracować. To jest coś niebywałego, bo nie ma ich tak wiele w naszym społeczeństwie, w naszym gronie myśliwych i trzeba robić wszystko, żeby stwarzać im szansę nie tylko docenienia roli łowiectwa, ale przede wszystkim docenienia ich w tym łowiectwie. Panie pośle, czy całą historię Polskiego Związku Łowieckiego na przestrzeni deklarowanych 90 lat istnienia można zaliczyć do chlubnych? Czyli dla mnie bardzo istotne jest to, że rok 1923, od którego datuje się powstanie Polskiego Związku Łowieckiego, ma takie symboliczne znaczenie. Bo przecież coś niebywałego się wydarzyło. Funkcjonujące samodzielnie, odrębnie stowarzyszenia łowieckie uznały, że w jedności jest siła, że wtedy, kiedy z sobą mogą współpracować w jednej organizacji, będą po pierwsze silniejszą organizacją, będą mieli większy wpływ na kształtowanie właśnie i opinii o łowiectwie, ale także wpływ na to, że te warunki rozwoju łowiectwa w Polsce będą zdecydowanie większe. To jest zaprezentowanie mądrości naszych ojców i dziadów i uważam, że to dla nas jest wielka chluba i nauczka na przyszłość. Czy wszystkie chwile były chlubne? Ja się koncentruję nie na tym, co nas może dzielić. Chciałbym się zawsze koncentrować na tym, co nas łączy. A wielka pasja, wręcz miłość do łowiectwa, uważam, że powinna nas połączyć w takim działaniu, które będzie dobre warunki dla rozwoju łowiectwa tworzyło. Panie pośle, to co było niewłaściwe, jak zmieniło się to po 1989 roku? Jeśli spojrzymy na to w kategoriach systemowych, to nie chcę odnajdywać tutaj żadnych słabości. Jeżeli spojrzymy na to w kategoriach indywidualnych, to i wtedy, i teraz znajdują się takie przykłady, które będą pokazywały, że niestety znajdują się w gronie myśliwych osoby, które nie przestrzegają prawa łowieckiego, które nie zachowują się etycznie. I to należy piętnować, i to należy eliminować z naszego łowieckiego życia. Czym pozytywnym wyróżniał się Polski Związek Łowiecki w okresie Bieruta, Gomułki, Gierka i Jaruzelskiego? Nie, ja uważam, proszę pana, że jeszcze raz chciałbym do tego nawiązać, o czym powiedziałem. To nie jest kwestia dzielenia myśliwych na tych, którzy działali przed wojną, w porozbijanych, niezależnych stowarzyszeniach, czy tych, którzy działali w jednym zjednoczonym związku, także w okresie powojennym. Ja jestem przekonany, że ten aspekt jakby okresu politycznego nie był tym, który jednoczył myśliwych. To nie to było tym powodem zrzeszania się w związku i działania w tym związku. Powodem takiej aktywności łowieckiej dla wszystkich myśliwych, jestem o tym głęboko przekonany, była właśnie ta łowiecka pasja. I na tym należy budować przyszłość. Czy wybory organów kierowniczych Polskiego Związku Łowieckiego mogłyby przypominać te, jakie stosują partie polityczne, też o zasięgu krajowym, na przykład jak SLD? Szczerze mówiąc, w każdym przypadku istnieje rozwiązanie, które określa statut. W każdej partii ten statut reguluje sposób wyboru władz. W naszym przypadku, jeżeli mówi pan o mojej formacji politycznej, o Sojuszu Lewicy Demokratycznej, było tak, że jak i pewnie w wielu innych partiach, że przewodniczący partii, zarząd partii wybierany był na zjeździe krajowym.
Ostatnio wprowadziliśmy pewną nowość, to jest rzeczywiście nowość, w postaci tego, że wybierany przewodniczący jest w głosowaniu przez wszystkich członków partii. Ale to była szczególna sytuacja, bo dotyczyła też szczególnej osoby. Dotyczyła kandydata jedynego, jakim był Leszek Miller, który był szefem partii, odszedł z tej partii do innej partii i powrócił i w znakomitym stylu, w znakomitej klasie wygrał te wybory w formacji. Więc to jest sprawa indywidualna. Ja uważam, że wybór najbardziej właściwy jest dokładnie taki, że dokonuje się wyboru przedstawicieli od tego najniższego szczebla, jakim jest koło, do zjazdu krajowego. Czym różnią się organizacyjnie organy partii od organów Polskiego Związku Łowieckiego, że system wyborczy, na przykład znowu z SLD, nie może być zastosowany w PZL? Nie, ja jeszcze raz powtórzę panu i właściwie już uzasadniłem swoją wypowiedź, że to są zupełnie indywidualne rozwiązania każdej formacji politycznej. Nie ma tak, że formacje polityczne mają ujednolicony system dokonywania wyborów. Każdy kształtuje to na swój sposób, każdy inaczej nazywa swoje organy. Jedni mówią zarząd krajowy, komitet wykonawczy, rada krajowa, różne formuły pracy. Więc nie ma jednolitego systemu i tu nie należy tego unifikować. Każda formacja, każde stowarzyszenie, każde zrzeszenie, jakim jest Polski Związek Łowiecki, powinien kształtować to w postaci swojego wewnętrznego prawa, jakim jest statut. Panie pośle, we wszystkich ważnych społecznie instytucjach państwowych przeprowadzono rejestrację. Czy ważne osoby w Polskim Związku Łowieckim nie powinny złożyć oświadczenia o ewentualnej współpracy ze służbami bezpieczeństwa w czasach PRL-u? Proszę mi wierzyć, to nie jest przedmiotem mojego zainteresowania. Ja naprawdę nie chcę nawet tak analizować. Funkcjonowanie Polskiego Związku Łowieckiego postrzegam przede wszystkim w tym, jak funkcjonuje najbliższe mi koło łowieckie. I na każdym spotkaniu mojego koła łowieckiego namawiam ich. Panowie, organizujmy nie tylko polowania dla myśliwych, organizujmy nie tylko polowania dewizowe, żeby zapewnić sobie środki na funkcjonowanie naszego koła, ale organizujmy takie spotkania, które będą dawały szansę na to, że my po pierwsze będziemy zintegrowani. Będziemy dla siebie ludźmi, którzy siebie lubią nawzajem, którzy są dla siebie przyjaciółmi. Jeżeli tak będziemy pracować, to i atmosfera będzie lepsza i będzie zdecydowanie więcej efektów także w takiej rzeczywistej gospodarce łowieckiej. Czy dla takich osób kluczowe stanowiska w organach Polskiego Związku Łowieckiego powinny być niedostępne? Ale pan nawiązuje do pytania, na które pan uzyskał odpowiedź i właściwie nie musimy jego kontynuować, ponieważ powiedziałem panu, że nie zajmuję się tym problemem. Czy wyrok Trybunału Konstytucyjnego był zaskoczeniem dla pana? Na pewno w jakiejś części jest zaskoczeniem, ale w drugiej części takiego głębokiego przemyślenia o sprawie uważam, że ten wyrok może być dla nas aspektem, który nas wzbogaci. Bo jak pan wie, wyrok mówi o tym, że niektóre działania dotyczące tego wewnętrznego obszaru dyscyplinowania członków trzeba przenieść na poziom ustawowy. No i drugi aspekt odnosi się do tego, żeby tam, gdzie odnosimy to do takich kar, które są bardzo dotkliwe, jak na przykład wykluczenie ze związku, żeby zachować ten odwoławczy tryb do sądów. Stąd też i także nasze inicjatywy, żeby odnieść się do tego wyroku ze zrozumieniem i przygotować projekt ustawy, który będzie konsumował zalecenia Trybunału. Te zalecenia są dosyć jasne. Jak to możliwe, że przez tyle lat uprawiania łowiectwa i doświadczenia parlamentarnego nie dostrzegł pan poseł niekonstytucyjności sądownictwa łowieckiego? No ale jeżeli pan policzy, ilu jest myśliwych w Polsce, a jest to już grupa osób
110 tysięcy, może 113, jeżeli 120, to byłaby to najnowsza informacja. Jest najnowsza. To bardzo dobrze, to jest rzesza ludzi i rozumiem, że znaczna część osób tego nie dostrzegła. Oczywiście nie jest wytłumaczeniem dla nikogo z nas, czy to jest konstytucyjne, czy nie jest konstytucyjne. To jest sprawa tego, czy funkcjonuje Polski Związek Łowiecki w tym obszarze właśnie, sprawnie czy nie. I ja uważam, że zachowanie trybu odwoławczego do sądów na pewno będzie uzdrawiać sytuację. I to warto wykorzystać. To jest dla nas kwestia najważniejsza. Koncentrujmy się na przyszłości. Jeżeli w grupie posłów podpisanych pod projektem są dwaj ministrowie, którzy sprawując nadzór nad Polskim Związkiem Łowieckim nie dostrzegli niekonstytucyjności sądownictwa łowieckiego, to czy ich podpisy pod projektem nadają mu wiarygodności? Na pewno nadają wiarygodności, ponieważ to oznacza, że każdy ma prawo do tego, żeby stwierdzić, iż jeżeli możemy poprawić prawo, to je poprawmy. Jeżeli byśmy przeanalizowali wiele aspektów i wiele różnego rodzaju decyzji, także Trybunału, to część osób się z tymi decyzjami zgadza albo się nie zgadza. I ja nie chcę się wydawać w tę dyskusję. Ja szanuję wyroki polskich sądów i wyroki Trybunału Konstytucyjnego. Więc jeżeli Trybunał orzekł w taki sposób, a nie inny, staramy się wdrożyć w życie takie prawo, które będzie te słabości eliminowało. Natomiast ministrowie, jestem przez to przekonany, że także i oni akceptują tą wspólną naszą inicjatywę, będą dawali takie nie tylko dobre rekomendowanie na poziomie rządowym tym rozwiązaniom, ale także będą wspierali te rozwiązania, bo one rzeczywiście są lepsze. Czy pan poseł miał możliwość wysłuchania rozprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym, w tym wystąpienia przedstawiciela prokuratora generalnego Sejmu oraz uzasadnienia wyroku? Ja miałem przyjemność, ale także i obowiązek zapoznać się z wyrokiem i uzasadnieniem tego wyroku. I ten wyrok mam prawie zawsze przy sobie, także i teraz. Mam w pamięci i mogę nawet użyć słowa daleko idącego w sercu, zalecenia, które Trybunał wydał i chcemy zgodnie z tymi zaleceniami zmienić polskie prawo. Jakie jest pana stanowisko do zaznaczonego podczas rozprawy monopolu PZL na zrzeszanie się myśliwych? Proszę zwrócić uwagę, że w orzeczeniu nie napiętnowano tego i nie stwierdzono, że jest to niekonstytucyjne. Absolutnie, wręcz przeciwnie, Trybunał uznał, że tego rodzaju obowiązkowa przynależność do Polskiego Związku Łowieckiego nie jest niekonstytucyjna, bo to przecież ustawodawca, to państwo polskie, powołując taką organizację, jaką jest Polski Związek Łowiecki, poleciło tej organizacji realizowanie zadań państwa. A więc jeżeli są to zadania z obszaru także administracji, bo są to zadania wynikające z tego obszaru administracyjnego, to może określać także ta organizacja również tą formułę przynależności, która jest moim zdaniem słuszna, aczkolwiek mogę powiedzieć swoje indywidualne zdanie. W dłuższej perspektywie czasu jestem przekonany, że może dojść do tego, aby ci myśliwi, którzy posiadają broń, polują na terenie nie Polski, ale na przykład Afryki, o której wcześniej mówiłem, czy na Syberii, a jest takich przecież coraz więcej, niekoniecznie byli członkami Polskiego Związku Łowieckiego, bo oni tu nie będą wykonywać polowania. To jest sprawa do dalszej dyskusji. Natomiast to, że mamy jedną silną organizację i że ta organizacja zrzesza nas wszystkich, że mamy jednolite zasady gospodarowania, to jest tym wyróżnikiem naszego modelu łowiectwa w Europie i na świecie i to jest przez wielu, także przez Międzynarodową Organizację Łowiecką, traktowane jako swego rodzaju wartość.
Jeżeli Trybunał Konstytucyjny nie narzucił posłom obowiązku wprowadzania zmian do ustawy Prawo łowieckie, to kto był inicjatorem projektu zgłaszanego przez grupę posłów z panem posłem na czele? Ja nie rozumiem pana pytania, bo ponieważ pan stwierdzi o tym, że Trybunał nie narzucił. Ale proszę pana, proszę zwrócić uwagę, że Trybunał nikomu nigdy nie narzuca niczego. Trybunał stwierdza, jest konstytucyjny projekt ustawy albo nie jest konstytucyjna. Jeżeli stwierdził Trybunał, że w jakiejś części, mimo tego, że jest ustawa przyjęta zgodnie z techniką legislacji i prawodawstwa, że jest to właściwe prawodawstwo, ale ma elementy niekonstytucyjne, to stwierdził, który element tej ustawy jest niekonstytucyjny i stwierdził także, co należy zrobić, bo wręcz dokładnie nazywa to pewnymi zaleceniami, co należy zrobić, żeby tą niekonstytucyjność wyeliminować. I to nie jest nikogo innego inicjatywa, jak tylko polskiego parlamentu. Oczywiście jestem przekonany, że pan wie, że projekty ustaw do parlamentu można wnosić różnymi sposobami. Może być to sposób taki, że jest to inicjatywa rządowa, może być to sposób w postaci inicjatywy obywatelskiej 100 tysięcy podpisów i może być to inicjatywa poselska. Ta inicjatywa poselska jest najsprawniejsza, ponieważ pokazuje, że my tu wewnętrznie, dostrzegając problem, możemy go rozwiązać, przedkładając określone propozycje. Czy Polski Związek Łowiecki i łowiectwo polskie jest tak niezdyscyplinowane, że wymaga własnego sądownictwa i nie może polegać na sądownictwie powszechnym? Wie pan, zna pan dyskusję na pewno o sądownictwie powszechnym i zna pan również słabości tego sądownictwa. I ja nie chcę tego elementu eksponować. Ja uważam, że każda organizacja pozarządowa, każda organizacja, która ma charakter zrzeszenia, może, a czasami nawet powinna mieć taki obszar swojego własnego dyscyplinowania członków, żeby ta organizacja działała sprawnie i skutecznie. Nie wyobrażam sobie na przykład takiej sytuacji, a pan jest myśliwym? Tak. Jest pan myśliwym, to pan sobie wyobraża taką sytuację, że jest pan na polowaniu i nastąpiło przewinienie jednego z myśliwych. I mówi prowadzący polowanie, kolego myśliwy, naruszyłeś regulamin polowania, strzelałeś na przykład po linii i zraniłeś określoną osobę. Oczywiście trafi to w konsekwencji do sądu, ale może nawet nie zranił. I co się dzieje? Nie może go wykluczyć z tego polowania, bo on powie, sądy powszechne będą o tym decydować. Otóż nie, jest pewien obszar działania, który jest zarezerwowany dla organizacji, dla sprawnego prowadzenia tej organizacji, również w obszarze nadawania tytułów honorowych, odznaczeń i tak dalej. I pewien zakres takich kar, które są dotkliwe. Takimi karami dotkliwymi są przede wszystkim te elementy odnoszące się do wykluczenia ze związku. Więc w tym obszarze powinny to być sądy. Pytanie, pan mówi o sądach powszechnych. Pytanie, czy to ma być sądy powszechne, bo jak wejdzie to w machinę sądu powszechnego, to będzie to trwało czasami latami. Ja uważam, że znacznie sprawniejszym obszarem rozstrzygania tych spraw będzie sąd administracyjny, bo jak powiedzieliśmy, jest to pewne zadanie z administracji państwowej przekazane zrzeszeniowi do realizacji. Zrzeszeniu do realizacji. Jeżeli to zrzeszenie realizuje, to także sąd administracyjny może to sprawnie rozstrzygnąć. Myślę, że to będzie najlepsze rozwiązanie, aczkolwiek my przedstawiliśmy projekt ustawy i projekt to oznacza, że on jest otwarty, że w czasie dyskusji mogą się pojawiać różne inne propozycje. Może pojawić się propozycja, żeby to były sądy powszechne i być może ta propozycja nawet uzyska większość w polskim parlamencie. Nie jestem w stanie tego jednoznacznie przekonać. W moim myśleniu, w moim obszarze takiego działania i właściwie praktyki funkcjonowania polskiego prawodawstwa i polskiego wymiaru sprawiedliwości, skuteczniejsze i sprawniejsze będą sądy administracyjne, bo szybciej będą rozstrzygały problem. Tylko tak, panie pośle, sądy powszechne rozpatrują pozwy merytorycznie, a administracyjne tylko formalnie, na zgodność z prawem. Czy to nie jest odebranie myśliwym praw, które mieli przed wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego? Nie, wręcz przeciwnie. Wręcz przeciwnie, właśnie dokładnie tak. I w jednym i w drugim obszarze, proszę pana, i w jednym i w drugim musi być znajomość rzeczy. Znajomość rzeczy. To oznacza, że
cała problematyka łowiecka, różne niuanse, które są z nim związane, muszą być znane sądowi. I zarówno w obszarze sądu powszechnego, jak i administracyjnego będą musiały wystąpić takie osoby, które są ekspertami, które będą dawały podstawy zrozumienia prawa łowieckiego, wykonywania polowania, regulaminu polowania, a także i statutu. Jak zinterpretować sytuację, gdy sąd powszechny uniewinni, a dyscyplinarny ukaże? Przecież raczej należy tak traktować to, co pan powiedział, odwrotnie. Bo najpierw sąd dyscyplinarny, czyli wewnętrzny, musi ukarać, żeby sąd powszechny czy administracyjny uniewinnił. Ale to tak jak w każdym innym przypadku. Proszę pana, wszędzie jest tak. Ja podam panu z różnego obszaru funkcjonowania w administracji, ale także i w obszarach karnych. Takie przypadki, które mówią, że jeden sąd skazuje, a sąd apelacyjny uniewinnia. Panie pośle, to jest normalna sytuacja. Panie pośle, projekt przewiduje niezależne, czyli równoległe prowadzenie postępowań karnych i dyscyplinarnych Polskiego Związku Łowieckiego z tego samego zarzutu i podstawy prawnej. Proszę pana, jeżeli pan dobrze przeczyta projekt ustawy, to z tego projektu będzie wynikało, i mogę panu to wprost zacytować, że my mówimy o tym, iż po wyczerpaniu drogi, co to oznacza, że najpierw wyczerpuje się drogę określonego działania w ramach sądownictwa łowieckiego, a później dopiero można mówić o przejściu na ten poziom dotyczący skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Mogę panu zacytować to wprost. W sprawie utraty członkostwa w kole łowieckim, utraty lub nabycia członkostwa w Polskim Związku Łowieckim, zawieszenia w prawach członka Polskiego Związku Łowieckiego, zawieszenia w prawie do polowania, w związku z naruszeniem zasad selekcji osobniczej po wyczerpaniu drogi wewnątrzorganizacyjnej przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Znaczy, to ja nie rozumiem, panie pośle. Koniec. Jak ja popełniam przestępstwo łowieckie, to organa ścigania się tym nie zajmują? Co zyskają myśliwi na tej zmianie, jeżeli projekt zostanie uchwalony? Myśliwi przede wszystkim wprowadzą, będą uznawać, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego jest wyrokiem, który wskazywał słabość w naszym prawie łowieckim, i ta słabość zostanie wyeliminowana. A więc zyskujemy to, że będziemy mieli jasne, czytelne, obowiązujące prawo. Natomiast merytorycznie zyskamy to, że będzie istniała forma określania sądownictwa łowieckiego nie w statucie, ale w ustawie. To po pierwsze. I po drugie, jest to bardzo ważne, bo dotyczy trybu odwoławczego do sądów. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego zarzuca ustawie brak określenia deliktów, ale nie ma ich również w projekcie poselskim. Czy to zamierzone działanie, czy niedopatrzenie autorów? Nie, to nie. Nie wiem, czy mielibyśmy traktować delikt w sposób czysto prawny, czy taki typowo łowiecki. Jeżeli pan by chciał dokładnie sformułować pytanie, o jaki delikt chodzi, to panu odpowiem, czy to się będzie znajdowało w tym projekcie ustawy, czy nie. Na razie nie ma w ogóle żadnego deliktu. Żadnego. No, a jaki panu chodzi? Jest to projekt Ale o jaki panu delikt chodzi? I łowiecki głównie. No ale jaki? Przewinienie, jakiekolwiek łowieckie, za co myśliwy może być ukarany? No więc moim zdaniem my to dosyć precyzyjnie określamy. Mogę panu także bardzo precyzyjnie zacytować, jakie są kary i z czym one są związane. No to jest ewidentnie przeniesione ze statutu, tak? To nie jest przeniesione, to jest określone. Ale oczywiście określaliśmy to w oparciu o dotychczas obowiązujące statutowe prawo. Czy i kto weryfikował projekt posłów na zgodność z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego? W każdym przypadku będzie odnosiło się do tego Biuro Legislacyjne Sejmu. I ja osobiście poprosiłem, żeby przygotowało Biuro Analiz Sejmowych opinię prawną w tej sprawie. Sędziowie w demokratycznym państwie prawnym to osoby o nieposzlakowanej opinii i wysokiej wiedzy prawniczej. Czy tak samo powinno być w Polskim Związku Łowieckim? To są pytania z natury, czy wszyscy powinniśmy być uczciwi, prawi i zdrowi i piękni. Tak.
To przykładowo, panie pośle, czy były sędzia zawodowy orzekający m.in. karę śmierci dla ambasadora, który w momencie ogłoszenia stanu wojennego opuścił urząd i poprosił o azyl polityczny, powinien móc orzekać w sądzie łowieckim? Proszę pana, nie znam tych osób i nie zamierzam się tym zajmować. Ja się zajmuję tym, co jest przypisane do zadań i roli naszego zespołu parlamentarnego. Jeżeli pan przeczyta, czym nasz zespół się chce zajmować i czym się zajmuje, to na pewno nie znajduje się w tych zadaniach to, żebyśmy my weryfikowali, kto jakim jest myśliwym, jaką rolę odgrywa w Polskim Związku Łowieckim. Przed wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego zatarcie skazania następowało po 3 latach. W projekcie proponuje się zatarcie po 5 latach. Co było powodem tej zmiany? Myślę, że wydłużenie czasu, który będzie dawał większą taką swobodę dokonywania tych ocen. Czy należy spodziewać się innych zmian w ustawie Prawo łowieckie? Jeśli chodzi o tą inicjatywę, którą my podjęliśmy, nie. Natomiast perspektywa jest moim zdaniem nieodgadniona, bo ja jestem przekonany, że będziemy musieli odnosić się do różnych wyzwań współczesnego świata, różnych metod polowań. Na przykład coraz więcej pojawia się osób, które mówią o tym, że a może warto rozważyć dopuszczenie w Polsce wykonywania polowania z łukiem. Zwrócili się do mnie także osoby, które mówią o potrzebie jakichkolwiek uregulowań dotyczących łowców podwodnych, którzy nie są myśliwymi, ale nie są także i wędkarzami. A więc być może perspektywa będzie taka, że prawo łowieckie będzie wymagało udoskonalenia. Czy właściciele dużych gospodarstw rolnych ze wsparciem Polskiego Stronnictwa Ludowego nie wymuszą prawa do polowania na swoim gruncie? Uważam, że byłaby to ogromna strata dla polskiego modelu łowiectwa. Uważam, że byłaby to strata dla gospodarki łowieckiej. To nie może być tak, żebyśmy przypisywali prawo wykonywania polowania do prawa własności ziemskiej. Dlatego, że wielokrotnie jest tak, ja sam osobiście miałem takie przypadki, kiedy zgłaszały się do mnie osoby, które mówiły, ja dzierżawię w Polsce, na przykład taki Belg, ja dzierżawię w Polsce 5000 hektarów ziemi i nie rozumiem, dlaczego ja nie mogę na tym terenie polować. A pytam się, a czy zna pan polskie prawo? A czy zna pan zasady gospodarowania łowieckiego w Polsce? A czy ma pan uprawnienia do wykonywania polowania? Nie, ale kupiłem sobie sztucer. No więc to, że ktoś jest bogaty, że ktoś może kupić sobie nawet najlepszy sztucer, nie oznacza, że zna się na łowiectwie i na wykonywanie prawidłowej gospodarki łowieckiej. Czy rosnące odszkodowania łowieckie nie wymuszą zmian w finansowaniu szkód łowieckich ustawy? Być może i to będzie jednym z tematów naszego zainteresowania zespołu. Najbliższe posiedzenie zespołu będzie poświęcone tej problematyce, która wiąże się z etyką łowiecką, właśnie z kultywowaniem różnego rodzaju takich zasad, ale także i tradycji łowieckiej, sięganie do kultury łowieckiej, a kolejne posiedzenie to szkody łowieckie. Rozważane są różne możliwości, w tym także ta możliwość, która odnosi się do tego, żeby to państwo ponosiło koszty tych odszkodowań. Ja uważam, że byłoby to interesujące, ale z punktu widzenia finansowego, z punktu widzenia sytuacji budżetowej, moim zdaniem niemożliwe do wprowadzenia. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję panu i życzę wszystkim państwu dobrych łowów, bo jestem przekonany, że myśliwi będą zainteresowani naszą rozmową. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.